kontra Dujszybajew. W rywalizacji charyzmatycznych szkoleniowców lepszy trener Vive. Kielczanie wygrali w Zabrzu. Mecz pełen miłości odbył się w Gdańsku. Walentynki udane dla Wybrzeża. Stal w coraz większym kryzysie. O swoim sposobie na kobiety opowie Mateusz Wróbel, a Rafała Glińskiego zapytamy, kto powinien grać na środku rozegrania w kadrze Polski. Magazyn, w którym co tydzień podsumowujemy najważniejsze wydarzenia PGNiG Superligi, nazywa się Kontratak i właśnie rozpoczyna się w N-Sport Plus. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Karpiński. Dobry wieczór, obok mnie dzisiaj Iwona Niedźwiedź. Witam Ciebie, Iwono. Cześć Piotrze, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, a naszym gościem dzisiaj jest Rafał Gliński, zawodnik NMC Górnika Zabrze. Witam Ciebie, Rafał. Dobry wieczór. Jak zdrowie? Powiedzmy, że dobrze. Powiedzmy, że dobrze, czyli wracasz już niedługo do gry? Dokładnie, mam nadzieję, że najbliższe środowe spotkanie z Kwidzynem będę mógł zagrać. No właśnie, opuściłeś dwa ostatnie mecze, rozumiem, że jakiś drobny uraz, czy coś dokładnie, poważniejszego. To nie jest kontuzja, to był drobny uraz, po prostu małe stuczenie stopy, ale będzie dobrze. Gdyby to były mecze o medale, to pewnie byś zagrał. Czy to była taka sytuacja, że obojętnie z kim by Górnik grał, to ty i tak byś nie wystąpił? No na pewno o medale to siłą rzeczy trzeba byłoby zagrać. Nie wybaczyłbym sobie chyba tego, jakbym nie postawił stopy na boisku, aczkolwiek no teraz akurat trener w meczu z Kielcami i w meczu ze Szczecinem stwierdził, żeby odpocząć, żeby tej nogi nie obciążać, żeby mógł być gotowy na następny mecz. I my do tych meczów za moment będziemy przechodzić, natomiast wcześniej powiemy Państwu, że graczem 21 serii został skrzydłowy Michał Drej, skrzydłowy Energii MKS-u Kalisz. Skrzydłowy, który ma bardzo dobry rok, ten 2018. Generalnie Kalisz ma bardzo dobry rok, ale Drej został wybrany graczem miesiąca stycznia. Teraz również w tym ostatnim meczu z Wybrzeżem Gdańsk 10 na 11. To jest całkiem przyzwoity zapis dla zawodnika, Rafał. Super zapis. Zresztą wiadomo, śledzę wszystkie mecze i tutaj u prawoskrzydłowego Kalisza te statystyki naprawdę przemawiają. Tyle bramek w tylu spotkaniach, zasłużony gracz miesiąca. Więc no by tak dalej. Mam nadzieję, że jak będziemy grać z Kaliszem, z Kaliszu, to ta skuteczność będzie jego gorsza. Trochę ma pecha Iwona Michał Drej, że na prawym skrzydle w naszych rozgrywkach są tacy zawodnicy jak Maurer, jak Morito, jak Michał Daszek, bo gdyby nie oni, to być może nawet po takich występach o Dreju też można by mówić w kontekście reprezentacji Polski, a tak jednak ta niezwykle utalentowana młodzież będzie raczej miała pierwszeństwo. No mówimy o tym od dawna, że chcemy odmładzać reprezentację Polski i rzeczywiście szkoda, bo tak jak powiedziałeś, konkurencja godna i młodsza przede wszystkim. Natomiast co do Dreja, to możemy być pewni, że na pewno nie będzie się spóźniał teraz po odebraniu tego zegarka. Przynajmniej mam nadzieję. Zegarka jeszcze nie odebrał, spokojnie. Zegarek dopiero odbierze. To mam nadzieję, że nie będzie się spóźniał. Myślę, że cała ta atmosfera wokół Kalisza też sprzyja temu, że Kalisza nie mają dobrą formę, bo na pewno dużo lepiej się gra, jeśli to wsparcie kibiców jest żywiołowe, a w Kaliszu takie jest. Będziemy się przyglądać, jak Kalisz radził sobie w tej 22 serii. Zobaczmy, jak wyglądały pary w tej kolejce PGNiG Superligi. To są drużyny, które mierzyły się ze sobą właśnie w 22 serii spotkań. Zabrze, Kielce to była teoretycznie para najciekawsza. W końcu grał wicelider z liderem grupy granatowej. Pozostałe pary również na Państwa ekranach. I jako, że tych meczów jest sporo do omówienia, proponuję, byśmy od razu przeszli do tego meczu w Zabrzu. NMC Górnik Zabrze kontra PGE Vive Kielce. Skrót tego spotkania. Zacznijmy od komplementów. Talent Dujszybajew chwali Rastislava Trtika. Wielki szacunek i respekt do trenera, który robi niesamowitą pracę. Ten zespół od początku sezonu gra super piłku ręczną. Taką inną obronę, inny system, który ja myślę, że zrobi, że wszyscy kluby w Polsce będą taktycznie bogatsze. I to jest naprawdę bardzo ważne. W meczu z Vive Trtik taktycznie kombinował. Kontuzjowanego Rafała Glińskiego zastąpił Maciej Tokaj. Na prawym rozegraniu zamiast Iso Slajtersa spotkanie rozpoczął Ignacy Bąk. Nie chcemy go trzymać na ławiczce,
a mają takie zadania rozdzielone z Isem. Jest to będzie w obronie z tej krótszej strony, Igi pójdzie do ataku. Spróbujemy, widzimy jak to będzie fungować. Na początku nie najlepiej. Niedobre podanie do Gromyki. Jac Jurkiewicz. Świetnie, teraz kapitalnie rozprowadzili dwójkowo tę kontrę Kielczanie. Górnicy popełniali sporo błędów technicznych. W pierwszej połowie 12. Wiwe zasłużenie prowadziło 16-11. Początek nie był najlepszy. Też może przez to, że wiadomo, Wiwe jest klasą światową i jakiś tam stres był, ale myślę, że każdy już odblokował głowę, idziemy na 100%. Tak faktycznie się stało. Bardzo dobrze w bramce grał Martin Galija. Czech został wybrany graczem meczu. W 45 minucie gospodarze przegrywali już tylko jedną bramką. Były dobre momenty dzisiaj, ale mieliśmy też momenty zupełnych przestojów, gdzie podejmowaliśmy głupie decyzje. Jeden z takich momentów przytrafił się właśnie przy wyniku 22-21 dla gości. Kielczanie zdobyli wtedy 8 bramek z rzędu. Filip Iwicz broni, Mariusz Jurkiewicz rzuca, Isoslajters interweniuje i w ten sposób pada bramka. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, może daje wiele momenty nie zagraliśmy, dobre, nie wykorzystamy tych, myślę, da dużo bramki mali, ale bramkarze od swojego zespół byli dzisiaj fantastyczni. Bramkarze Górnika nie pomogli jednak w zwycięstwie. Kielczanie wygrali 37-28. Odnotujmy, że w 57 minucie swoje premierowe trafienie w barwach gospodarzy zanotował Jan Czuwara. To może od Janka Czuwary zacznijmy, Rafał, bo z tego co wiem, ty jesteś zadowolony, że ten młody skrzydłowy Zagłębia nie jest już skrzydłowym Zagłębia, a jest młodym skrzydłowym Górnika Zabrze. No tak, dokładnie. Ja się dołączył do nas w tamtym tygodniu. Chyba nie tylko ja, chyba cały zespół, trener i zarząd klubu są zadowoleni, że ściągnęli reprezentanta Polski do naszego klubu. Na pewno dużo da i na lewym skrzydle i w obronie może podmienić mnie na jedynce, także na pewno będzie to duże wzmocnienie dla nas. A Bartek Tomczak też jest zadowolony? Że ma takiego poważnego konkurenta. Nie do niego, ale sądzę, że tak. Na lewym skrzydle. Ty jesteś, nie chcę powiedzieć fanką, ale podoba ci się to, jak Jan Czuwara rozwija się i jak prezentuje się na lewym skrzydle? Myślę, że tak. Myślę, że to dobry krok, żeby wybrać się na Śląsk, na ten Górny Śląsk. Na pewno będzie miał się od kogo uczyć, bo jednak klasa zawodników, z całym szacunkiem dla zawodników Zagłębia, trochę wyższa, żeby tylko dostał te cenne minuty, bo w kontekście reprezentacji Polski i rozwoju tego zawodnika, to wydaje mi się, i patrząc na to, ile on ma lat, no to myślę, że kluczowe będzie to, jak dużo Janek Czuwara będzie w Zabrzu grał. A powiedz mi, Rafał, co wydarzyło się z twoimi kolegami w tym meczu z Kielcami w 45 minucie, bo wtedy było 21 dla was, 22 dla Vive, a po kilku minutach już było 8 bramek więcej dla gości z Kielc. Ja rozumiem, że klasa jednej i drugiej drużyny jest różna, nie ma co tutaj ukrywać, mimo że to jest pierwsza i druga drużyna grupy granatowej, to jednak taki przestój nie powinien wam się przytrafić. No to jest bardzo dobre pytanie, jakbym znał na to pytanie odpowiedź. No oglądałeś to z boku, z ławki, nie musiałeś się angażować w grę, to może... No cóż... A to są te pytania, które my sportowcy lubimy najbardziej. Co się stało? Co się stało? W meczu z takim przeciwnikiem, jakim są Kielce, no wiadomo, nie możesz mieć żadnego przestoju. Jeżeli trafić się 5 minut, 10 minut, a u nas się trafiło ostatnie 15 minut i jeszcze początek też nie był za dobry, nie oszukujmy się, nie ma szans nawet nawiązać jakiejkolwiek rywalizacji odnośnie dobrego wyniku. Tam trzeba zagrać pełne 60 minut i to w pełni skoncentrowanym. Wysoka skuteczność w ataku, dobra obrona. Bramkarze akurat w tym meczu i Martin i Mati świetnie nam poodbijali, także brawo dla nich. No ale niestety gdzieś ten przestój się trafił i odjechały Kielce. Słuchaj, chcieliśmy trochę z Iwoną porozmawiać z tobą o tym, jak Górnik Zabrze gra w defensywie. Gra tym systemem 4-2, o którym mówi się od początku pracy Rastislava Trdika w Zabrzu. To jest coś, co wam przypasowało? To jest miłość od pierwszego wejrzenia? Mi osobiście tak. Mi osobiście ten system obrony pasuje, aczkolwiek trener to świetnie poukładał.
pokazał nam pewne rozwiązania, które na pierwszy rzut oka dla nas no, nie były do końca oczywiste. No właśnie, byście musieli się długo uczyć tego grania wymyślonego tak, przez Trtika? Trochę to trwało, wiadomo, ale to była taka praca stopniowa. Do tej pory się uczymy, bo trener za każdym razem, jak jest inny przeciwnik, wprowadza jakieś inne niuanse pod danego rywala. I to jest fajne, że nie są takie sztywne reguły, jak powiedzmy w innych obronach, ale pod danego przeciwnika można to jakoś inaczej pozmieniać. No, no właśnie, ja muszę ci się przyznać, bo myśmy chcieli się podjąć analizy tej defensywy 4-2. Chcieliśmy ją tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. I patrząc na kilka waszych spotkań rozegranych, no to ja muszę przyznać, skapitulowałam, bo rzeczywiście wygląda to tak, jakbyście układali tą defensywę pod danego przeciwnika. Nie zawsze w pewnych ustawieniach, przy pewnych zabiegnięciach zachowujecie się tak samo. Także ja się przyznaję, ja skapitulowałam. Piotrek nie był zadowolony do końca, bo on miał pewien plan. Ale ja tutaj z szacunkiem ogromnym, no wydaje mi się, że to jest bardzo pomysłowe, bardzo błyskotliwe i tak jak powiedziałeś, dopasowane pod danego przeciwnika. No dokładnie, tak jak powiedziałaś, pod danego przeciwnika trener ustawia, ponadto wcześniej ogląda chyba setki skrótów przeciwnika odnośnie na wideo i generalnie wycina nam pewne sytuacje, oglądamy to po kilka razy, później przygotowujemy się pod dany mecz. No i tak jak mówiłem wcześniej, ta obrona odnośnie analizy, no ciężko by było złożyć coś takiego, żeby pewne sytuacje oczywiście są podobne, tak, bo niektóre drużyny grają podobne schematy. Ale niektóre zespoły, pod niektórych zawodników zmieniamy ten nasz system w innych ruchach. Fajne zdanie powiedział Talan Duszybajew nawet w tym skrócie przy okazji meczu z Zabrza, że drużyny w naszej Superlidze będą taktycznie bogatsze, bo będą musiały zmierzyć się z taką obroną Górnika Zabrze. Wybraliśmy mimo tej kapitulacji, wybraliśmy jedną sytuację, w której Vive oszukało obronę NMC Górnika Zabrze. Dodajmy, że jest to obrona bez Rafała Glińskiego, a właśnie z Jankiem Czuwarą wysuniętym. Z Jankiem Czuwarą i to jest klasyka Trtika, czyli pod lewe rozegranie i pod środek rozegrania wysunięci dwaj obrońcy. Gdyby coś się wydarzyło za ich plecami, to widzimy, jak dużo miejsca jest do wykorzystania, no i miałby problemy Górnik. Ale proszę zobaczyć, zabiegnięcie środkowego rozgrywającego, za którego de facto powinien być odpowiedzialny, oznaczony Janek Czuwara. Bombacz bardzo sprytnie zabiega, angażując Iso Slightersa i w zasadzie ustawia się już na pozycji wygranej, no bo jest pierwszy przed Holendrem i w bardzo prosty sposób jest obsłużony przez Blaża Jansa. Takich akcji było wiele, ale też sobie myślę, że z takim przeciwnikiem taka obrona to jest ogromne wyzwanie, bo tutaj umiejętności indywidualne są ogromne. To teraz jeszcze słowo o innym meczu, bo w międzyczasie odrobiliście też, Rafał, zaległości. Wygraliście w niedzielę z Pogonią Szczecin 30-21. Będziemy Państwu teraz pokazywać krótkie fragmenty tego meczu. Tutaj bardzo dobry występ między innymi Bartka Tomczaka, który z pierwszych 6 bramek dla Górnika zdobył 5. Generalnie całe spotkanie zakończył z dorobkiem 7 trafień. Jan Czuwara, 5 bramek. Ty to wszystko oglądałeś z bliska. My oglądamy tylko skrót. Kontrola od samego początku do końca. No dokładnie, aczkolwiek zdarzył nam się też jeden przestój, bodajże Szczecin doszedł nas chyba wtedy na 2 lub 3 bramki w pierwszej połowie. Jednak później, no cóż, kontrolowaliśmy całe spotkanie, udało się wygrać 9 bramkami. Co cieszy, że pograli wszyscy zawodnicy i to jest zarówno cenne dla nich, bo nabierają doświadczenia, jak i dobre dla tych starszych zawodników, którzy mogą odpocząć, także taki mecz, wiadomo, musiał się odbyć. Fajnie, że go oczywiście wygraliśmy. I fajnie, że generalnie młodzi pograli. Rafał, porozmawiamy trochę o tobie. Sprawdziłem sobie dzisiaj na Wikipedii. Rafał Gliński. Cały czas w pierwszym zdaniu napisane jest skrzydłowy. Nie, przepraszam, rozgrywający. Skrzydłowy jest dopiero gdzieś tam z boku w ramce. Ty jesteś dzisiaj w wieku 35 lat rozgrywającym Górnika Zabrze, ale czujesz się... Czy jak powinno się o tobie mówić? Jak trzeba cię zapamiętać?
Czujesz chłopie, się bardziej środkowy? Nie, już, tak, już czuję się bardziej środkowym. Gdzieś już czasy tego skrzydła odeszły, aczkolwiek wiadomo, zaczynałem praktycznie swoją karierę na pozycji lewego skrzydłowego. Skakałbyś teraz tam wysoko w górę, czy tak? Już chyba wysoko nie. Ale Rafał, czy tam nie jest nudno? Na tym skrzydle, stojąc tam w tym rogu? Czy gra środkowego rozgrywającego nie jest o wiele ciekawsza? Jak obrona gra. Jeżeli obrona gra dobrze i ten skrzydłowy może sobie pobiegać trochę do tej kontry i porzucać bramek, albo ma fajnego gdzieś lewego rozgrywającego, który dużo tych piłek pcha mu na to skrzydło, to bardzo fajna pozycja. No ale tak jak mówisz, jeżeli gdzieś tam jest jakiś przestój, no to fakt, na tym skrzydle można przestać cały mecz. A Rafał Gliński jest zadowolony z momentu, w którym jest teraz w swoim sportowym życiu? Tak, tak, jak najbardziej. Nie będę narzekał. Walczycie o medale, czy będziecie walczyć o medale, bo być może za wcześnie o tym mówić. I Rafał Gliński jest środkowym rozgrywającym, takim bardziej rządzącym na boisku, niż skupiającym się na tym, by zdobywać bramki. Taka jest twoja rola? Tak to sobie wymyśliłeś, czy po prostu tak w tym zespole to wygląda? No nie oszukujmy się, i ja to wiem, i cała liga to wie, że nie mam jakiegoś atomowego uderzenia z drugiej linii. I raczej ale zaskakujące już tak. Może czasami i raczej już takiego nie będę miał. A tak naprawdę moje zadanie jest takie, żeby ułatwiać grę ludziom, którzy grają po bokach i kołowemu, przez co oczywiście dalej idą skrzydła. Ja staram się robić więcej dla zespołu, żeby moi koledzy z boku mieli łatwiejsze życie. Świetnie, że mówisz o tych zadaniach środkowego rozgrywającego, bo my chcemy teraz tej pozycji poświęcić kilka minut w naszym magazynie. Poprosiliśmy Urosza Zormana, czyli człowieka, który został wybrany najlepszym środkowym rozgrywającym poprzedniego sezonu PGNiG Superligi, by troszkę o tej pozycji poopowiadał. Kapitalna sytuacja Urosza Zormana! Wydaje nam się, że nasza kadra ma głównie problemy z obsadzeniem tej przestrzeni. Powiedz, jak ty patrzysz na polskich zawodników, to czego im brakuje w porównaniu na przykład do słoweńskich? Bo Słoweńcy na tej pozycji mają kilku gości, którzy potrafią grać. No jestem ja bardzo ten odpowiedzialny za te rzeczy, nie? Żeby ja to gadał o tym, że coś brakuje, co nie, co, po co tak, ale ja myślę, że Polska jest wielka, nie? Że nie jest taki problem, żeby nie mieli środkowego. Nie? Są tu jakieś zawodniki i tylko trzeba ich jeszcze, pokazać trochę drogę, no, na pełną drogę, jak się to robi i też jak masz, jak zawodnik, co masz sam u siebie, nie? Jak ile chcesz, nie, to, nie? Także też musisz patrzeć na innych zawodników, jak grają, na innych środkowych. Nie? A czy są zawodnicy w polskiej lidze, których ty jesteś w stanie wyróżnić poza Kielcami na tej pozycji właśnie? No mam nadzieję, są. Nie? U każdym zespole są środkowi. Nie? Także na przykład ostatni raz grali w domu z Elblągiem. Elblągiem, nie? Tam mi się bardzo podoba ten, jaki był środkowi. No nie wiem teraz nazwiska. Jakub Moryń. No, może być, no nie wiem, no bardzo mi się podobał, nie? Także szybki ma rzut, widzi, musi krok dalej zrobić, iść do jakiegoś drugiego klubu. Na pewno jest zawsze tak, nie? Jak grasz w małych klubach, no to możesz wszystko robić, nie? Jak przyjdziesz do wielkiego klubu, no tam już są zasady, już są obok tebe jest wielu innych zawodników, też dobrych, no i tu nie jesteś ty główny, nie? Mówim, nie jesteś tylko, nie idę wszystko od ciebie, nie? Także są, nie? Też jak Maslowski, też ma swoje no, plusy, ma też minusy na pewno, ale no musi poradzić na tym, nie? Musi trenować. A króciutko powiedz, z tych polskich rozgrywających, z którymi grałeś w Kielcach, który był lepszy, Tkaczyk czy Rosiński? Dla mnie oba dwóch są super. Takiej odpowiedzi nie uznajemy. Też dla mnie super przyjacieli. Ja też nauczyłem dużo od nich. Każdy miał swoje inne rzeczy i od każdego też nauczyłem coś, także. Ale mówiłem, oba dwa super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
Tyle Urosz Zorman. My nie chcemy, żebyś teraz odniósł się do słów: w każdym zespole są środkowi Urosza Zormana. To zdanie sobie pominiemy, ale chcielibyśmy cię prosić o to, żebyś pomógł wskazać z listy, którą za moment państwu pokażemy, zawodników, którzy powinni grać na środku rozegrania w naszej kadrze, bo wydaje się, że jest tam problem, czy może ma problem Piotr Szybecki z takim facetem, który powinien tą grą kierować. Się państwo widzą wiek potencjalnych kandydatów do gry w naszej kadrze. Rafał, masz swoich ulubieńców, kandydatów, ludzi, których widziałbyś się na tej pozycji? Ulubieńców to jest za duże słowo, aczkolwiek tak. Moim zdaniem środkowi z Kwidzyna, potoczny Pilitowski, naprawdę dobry tamten sezon, bardzo dobry tamten sezon w wykonaniu Potocznego. Maciek Pilitowski w tym sezonie pod nieobecność znowu lidera ich, czyli Potocznego, też świetnie sobie radził. Łukasz Gierak, ale tak jak widzieliśmy tutaj na wcześniejszej planszy, interesujący jest Jakub Moryń. Może warunki fizyczne nie zaskakujące jak na środkowego, aczkolwiek dynamika, zwód, odejście na nogach. Ciekawy chłopak. Tak, no właśnie, nawet te kilka akcji, które było przy okazji tego wywiadu z Zormanem pokazanych Jakuba Morynia, pokazują, że to jest facet, który ma spory potencjał. Ty jak to, Iwona, oceniasz? Widzisz tam facetów, którzy poprowadzą naszą kadrę do sukcesów? Odniosę się do Morynia. Na pewno w całym tym zestawieniu, które widzieliśmy przed chwilą, jest to dla mnie facet, może chłopak, bo to 21 lat. 21 lat. Jest to zawodnik, który jest najbardziej charyzmatyczny, bo wydaje mi się, Rafał grał w reprezentacji Polski, ja też parę meczów mam za sobą. Doskonale wiemy, że na tym poziomie europejskim środkowy rozgrywający musi stwarzać zagrożenie rzutem. I też mi się podoba styl gry Potocznego, też mi się podoba styl gry Pilitowskiego. Natomiast jeśli chodzi o Potocznego, to mi bardzo brakowało agresywności w jego wykonaniu podczas meczu w reprezentacji. On w zasadzie rozgrywał, jakby miał ten styl, który prezentuje Rafał Gliński w Zabrzu. Grał pod bocznych rozgrywających. Ja bym chciała w reprezentacji Piotra Przybeckiego widzieć zawodnika na środku rozegrania, który będzie wykonywał te czynności, ale będzie też stwarzał zagrożenie. Bo na poziomie europejskim bardzo ciężko zbudować jest pozycję, dogodną pozycję do rzutu, nie mając środkowego rozgrywającego, który będzie zagrażał rzutem. Także z tego zestawienia dla mnie Jakub Moryń najbardziej charyzmatyczny, może z najmniejszymi, znaczy może z najgorszymi warunkami fizycznymi, ale chciałabym faceta, który będzie miał jaja, mówiąc brzydko. Natomiast no, trzeba wziąć się poprawkę na to, że Jakub Moryń na razie jest zawodnikiem mebli Wójcik Elbląg. Faktycznie, tak jak powiedział Urosz Zorman, bo też o nim się w superlatywach wypowiadał, niech pogra w mocniejszym klubie, niech jeszcze dojrzeje, dorośnie, nabierze masy i być może faktycznie jest to jakaś przyszłość naszej reprezentacji. A może ty, Rafał, uważasz, że nie ma problemu akurat z tą pozycją w naszej kadrze? Może my przesadzamy, szukając tutaj na siłę tego środkowego rozgrywającego? Zawsze może być coś lepiej, także nie mówię, że jest problem, ale zawsze mogło być lepiej. No to, szanowni państwo, zostawiamy temat środkowego. Przechodzimy do kolejnego meczu. Na rozkładzie mamy teraz walentynki, trochę miłości, trochę serca, czyli starcie Wybrzeża Gdańsk ze Stalą Mielec. W Gdańsku walentynkowe starcie Wybrzeża i wciąż czekającej na pierwszą noworoczną wygraną Stali Mielec. Cały czas patrzę z miłością. Wszędzie patrzę z miłością. Chłopaków na piłkę, ja jestem zakochany. Chciałbym tylko z tej miłości, żeby dzisiaj coś wyszło. Mecz rozpocznie Dominika Sulej, żona środkowego rozgrywającego Wybrzeża. Pierwsze podanie będzie podaniem wykonanym do męża. Bardzo taki sympatyczny moment, bo nie zdarza się często, żeby właśnie żona mogła mi podać piłkę, tak? Z dużo większym impetem zaczęli Czeczeńcy. Mamy pierwszą bramkę dzisiejszego spotkania. Ładny rzut oddał przed momentem Wiktor Kawka. Adamczyk do 6 metra. Dobra pozycja. Brawo, brawo za tę decyzję. Jest za mało kontaktu, jest za mało agresji. Pokażcie, że chcecie wygrać ten mecz, bo tego nie widać. Dawaj, jedziemy! Łukasz Rogulski. To powinna być prosta sytuacja dla obrotowego. No i mamy już trafienie kontaktowe. Łukasz Rogulski, ale błyskawicznie się obrócił.
Na przerwę ekipa gospodarzy schodzi z komfortowym prowadzeniem 18-11. Zaczęliśmy 6-2 chyba, czy 7-2, no ale Marcin wziął czas, poustawialiśmy troszeczkę obronę. W drugiej połowie przewaga Wybrzeża sięgnęła już nawet 9 bramek. Trafia Kornecki, cała ławka Wybrzeża wyjątkowo ciepło świętuje bramkę zawodnika wracającego do gry po poważnej kontuzji. Mega się cieszę, przede wszystkim dziękuję chłopakom z drużyny, trenerom i całemu klubowi, że dużo mi pomogli w tym powrocie, w odbudowaniu się. Stal wyeliminowała błędy zbyt późno. Krupa trafia, po raz kolejny nieobliczalny mecz nieobliczalnych drużyn. Ludował Jacek Sulej, 28-26. Wybrzeże wygrywa mecz. Kontry, jeszcze raz kontry. Tego przede wszystkim zabrakło, by pokonać dzisiaj Wybrzeże, tak? Tak, na pewno dawaliśmy piłki przeciwnikowi i z tego właśnie poszły kontry. Odjechali nam w pierwszej połowie, cały czas goniliśmy drugą, no ale zabrakło trochę szczęścia, zdrowia, może i umiejętności. Nasi facebookowicze zdecydowali, że najlepszym aktorem tego widowiska był Kamil Adamczyk. I do Kamila jeszcze przejdziemy, ale to za moment. Wcześniej chciałem cię zapytać, Rafał, o twoich byłych kolegów z Mielca, bo pamiętam taką wypowiedź jeszcze z końca zeszłego roku. Chyba drugi trener Stali Mielec mówił coś o walcu mieleckim, który będzie rozjeżdżał rywali. Faktycznie Stal zagrała całkiem fajną jesień i kończyła rok w bardzo dobrych nastrojach. Natomiast fatalnie Mielczanie radzą sobie w tym roku. Nie wygrali w lidze, 6. z rzędu porażka. No i oni są pod walcem, a tym walcem nie jeżdżą. No dokładnie, słyszałem ten wywiad z trenerem Sondejem, ale chyba nie chciałbym go komentować. Także ten walec zostawmy na boku. No niewątpliwie zespół z Mielca w nowym roku ma ogromną zadyszkę. Nie wiem, ile to już spotkań, chyba 5 albo 6, tak. Dokładnie kolejek bez zwycięstwa, gdzie koniec zeszłego roku zapowiadał się dla nich bardzo obiecująco. Bodajże kończyli go na trzecim nawet miejscu w tabeli. Oczywiście mieli chyba jedno albo dwa spotkania rozegrane więcej, ale punktowo naprawdę nieźle stali. No cóż, muszą dalej pracować, eliminować błędy, które gdzieś tam robią w poszczególnych meczach. Na pewno jest to młody zespół i takie błędy będą im się jeszcze przytrafiać, ale muszą dążyć, żeby to jakoś niwelować. Tak sobie myślę, że może w 23. kolejce się przełamią, bo grają w Zabrzu z Górnikiem. Co to ty myślisz? Nie? No nie, jak ci się podoba ten pomysł? Nie, w ogóle mi się ten pomysł nie podoba. Nie, a tak naprawdę gramy u siebie przed własną publicznością z Mielcem w najbliższą sobotę, więc musimy ten mecz wygrać i zrobimy wszystko, żeby punkty zostały u nas. Przejdziemy, Iwona, do Kamila Adamczyka, bo to jest zawodnik, który został wybrany graczem tego meczu ze Stalą Mielec. Zdobył 4 bramki, więcej Mateusz Wróbel, ale nasi facebookowicze stwierdzili, że to Kamil powinien mieć ten tytuł gracza meczu. I ty wybrałaś państwu akcję, by pokazać, jak Kamil zdobywał bramki właśnie w meczu ze Stalą Mielec. Zgadza się, tak. Bardzo fajny mecz, myślę, że tego zawodnika, myślę, że też bardzo fajny sezon. Wyprowadzony Rogulski i bardzo tempowo zabiegł na drugie koło Jacek Sulej. Wszystko przerzucał, nie dał się sfaulować Kondriatuk. Ładna, tempowo, zespołowo zagrana akcja. Kolejna to fajnie przeciąga grę na jedną stronę Wybrzeże Gdańsk i przerzuca. Dużo miejsca miał Kamil Adamczyk i pokazał nam swoje umiejętności w grze 1-1. I jeszcze ładna przerzutka bardzo przytomnie Tomka Wiśniewskiego. Zachował, tak. I bardzo podobna sytuacja do poprzedniej. Sporo miejsca miał Adamczyk. Mógł się podobnie zachować jak w poprzedniej akcji. Widać jeszcze młodość u tego zawodnika, bo jakby poszedł w ten rój obrońców. Ale popisał się celnym rzutem, jest bramka, nie rozliczamy. I to jest taki przypadek, kiedy młody zawodnik, który gdzieś tam był raczej rezerwowym, korzysta na kontuzji kolegi z drużyny, bo nieobecny Ramon Oliveira będzie jeszcze długo pauzował, wchodzi Kamil Adamczyk i swoją szansę w Wybrzeżu, Rafał, wykorzystuje. Dokładnie, świetnie, ale też
Rola tutaj trenera, tak? Marcin wprowadza tych swoich młodych zawodników i w pełni mu to oddają. Dostał właśnie teraz Adamczyk tą szansę. Czasami wprowadza trochę z konieczności, bo nie ma innego mają wyboru. Duże problemy mieli, ale ci gdzieś zawodnicy gdzieś tam, jak rozmawiamy, już z tych kontuzji gdzieś tam wracają, więc niech trenują, niech grają dalej, niech się rozwijają. A propos Wybrzeże, w Zabrzu zagrało w poprzedniej rundzie bardzo fajne spotkanie. Byście mieli z nimi ogromne tak, problemy. Dokładnie. Mieliśmy z nimi ogromne problemy i bodajże, o ile dobrze pamiętam, na kwadrans przed końcem, to chyba nawet oni prowadzili gdzieś dwoma albo trzema bramkami. No i końcówka była nerwowa. Spięliśmy się, udało się ten mecz wygrać, ale fakt, tego zespołu nie możemy lekceważyć. W naszym magazynie co tydzień stawiamy 7 wspaniałych pytań. Dziś odpowiada na nie Mateusz Wróbel. Wróbel! Czy to prawda, że masz pitbulla po szkoleniach policyjnych? Tak, to prawda, mam pitbulla. Małego białego, nazywa się Bąbel. Co prawda, no nie jest to pitbull, to jest maltańczyk, ale można uznać, że no, pies, który potrafi ugryźć. Dwa, Marcin Lijewski chciałby wiedzieć, dlaczego twój pies wygląda jak dywan. Panie Marcinie, nie wiem, nie wiem skąd to pytanie. Ale zawsze jak przychodzę na trening z nim, to się śmieje, że podruba psa, czy coś takiego mówi, no także może dlatego. 3. Hubert Kornecki sugeruje, że Bąbel to twój wabik na dziewczyny, to prawda? 3. Trudne pytanie, ale tak, lubię z nim wychodzić na spacery i lubię, jak jest duże zainteresowanie. 4. Hubert pyta też, kogo chciałbyś pokonać w FIFA i dlaczego nigdy się to nie udało. Myślę, że Huberta już pokonałem nie raz. Ale jak chcę, to chętnie go pokonam jeszcze jeden. 5. Jak do tego doszło, że trener Lijewski ogolił cię na łyso? Powiem tak, nie pamiętam tej sytuacji. Miała miejsce w Wieżyczkach na zgrupowaniu integracyjnym. Powiedzmy, że się obudziłem już łysy, o tak. 6. Czy to prawda, że masz predyspozycję do bycia trenerem i planujesz nim w przyszłości zostać? Tak, chciałbym zostać trenerem. Na razie jestem drugim. Ze zdziwieniem Marcin Lijewski popatrzył na próbę Mateusza Wróbla. My także byliśmy trochę zdziwieni. Na koniec pogadajmy o pieniądzach. Za co płacić 400 zł, a za co 800? Pewnego razu mieliśmy trening, na który niestety nie udało mi się dotrzeć. Wymyśliliśmy, że będzie kara pieniężna i za każdą następną, za każde następne nieprzyjście, bo to była od nowa akurat, za każde następne nieprzyjście było razy 2. No i niestety poszło 400 i później znowu 800. I tyle, no i dziękuję. Super, dzięki wielkie, bomba. Idźcie z tymi pytaniami, bo... Nie pójdziemy z tymi pytaniami, będą kolejne, także kolejni zawodnicy są już gdzieś tam w poczekalni. Natomiast Iwona chciałaby się odnieść do tematu psa i kobiet. Potencjalnego wabika. Ja uwielbiam zwierzęta i wiem, że statystyki mówią jasno i wyraźnie. Nie wiem też, jaki jest status związku obecny Mateusza Wróbla, ale tak jak powiedziałam, statystyki mówią, że posiadanie pupila zwiększa szanse na znalezienie drugiej połówki o 50%. Kobiety jednak zaczepiają mężczyzn wychodzących ze zwierzęć. No to trzymamy kciuki za Mateusza. Ty masz psa? Nie. Nie myślałeś nigdy? Nie było takiej potrzeby? Nie było takiej potrzeby. Rozumiem, ja też
nie mam. I przy tym zostaniemy. Natomiast chcemy Państwu przy okazji tych pytań z Mateuszem Wróblem pokazać jedną sytuację, która była akurat w tym materiale i chcemy ją przeanalizować, pokazać, co tutaj się wydarzyło. Otóż sytuacja, w której Mateusz Wróbel, proszę zobaczyć, 8 metrów do bramki, spora odległość, ale blisko. Żaden z obrońców Stali Mielec mu tutaj specjalnie nie przeszkadza. Cała bramka widoczna. 2 na 3? Tak, wydaje się, że możliwa bramka, ale niestety 40 centymetrów nad bramką w tej sytuacji rzuca Mateusz Wróbel i reakcja fenomenalna Marcina Niewskiego. Absolutnie nas tutaj nie dziwi. Rafał, ja myślę, że ty byś trafił w tej sytuacji. Znaczy, ja powiem tak, 8 metrów dla mnie to bardzo daleko. Także ja bym gdzieś tam próbował na 6 jeszcze wjechać. A jeszcze byś próbował wjeżdżać, ale oczywiście Mateusz Wróbel to jest facet, który potrafi zdobywać efektowne bramki i tą tak troszkę humorystycznie wybraliśmy, ale też chcemy pokazać jeszcze jedno trafienie akurat celne z tego meczu. Krzyżówka, Jacek Sulej pod Mateusza Wróbla, nic z tego nie wyszło, piłka powrotna, no i bombowe, wręcz atomowe uderzenie Mateusza Wróbla. Takich bramek chcielibyśmy oglądać w każdym meczu co najmniej kilkanaście, 117 km na godzinę, robi wrażenie. Tak, precyzja też robi wrażenie. Podwójny blok, gdzieś ominięty. W tej poprzedniej sytuacji było łatwiej. Być może dlatego Mateusz walnął gdzieś tam Panu Bogu w okno. Natomiast jak już jest trudniej, to jest siła, jest precyzja i jest bramka. Jeszcze a propos zawodników Wybrzeża Gdańsk. To dzień po tym wygranym meczu ze Stalą Mielec. 4 zawodników tego klubu. Również 2 zawodników Azotów Puławy. Był też przedstawiciel MMTS-u Kwidzyn i KPR-u Legionowo. Cała ta ekipa zjawiła się w Warszawie na takiej gali specjalnej Polish Esport Award. Ja akurat wielkim znawcą tego gatunku nie jestem. Nie wiem, czy ty grywasz w jakieś gierki, komputery, PlayStation, coś takiego, Rafał? Nie, czy raczej sporadycznie, ale pierwszy raz widziałem chyba tą grę w piłkę ręczną, naprawdę. No, podobno można sobie pograć. Panowie te gale odwiedzili. Być może warto się zainteresować. My teraz będziemy interesować się kolejnym spotkaniem. Zobaczymy, co działo się w środku tygodnia w Płocku. Orlen Wisła grała z Zagłębiem Lubin. Orlen Wisła, choć bez kilku podstawowych graczy, i tak była oczywistym faworytem przeciwko młodej drużynie Zagłębia. No, mamy parę znaków zapytania, ale mamy szerszą ławkę, będziemy się starali grać tymi, którymi mamy. Musieliśmy tu nie połączyć na parkiecie, musieliśmy na pewno powalczyć. I na pewno dla nas to będzie dobra lekcja. Chciałbym, żebyśmy szli dalej krok naprzód, tak jak to robimy dotychczas. Po meczu trener Jaszka mógł powiedzieć śmiało: zadanie wykonane. Nawciarze wprawdzie całkiem szybko zbudowali 3-bramkową zaliczkę, ale na więcej goście im nie pozwolili. Interwencje Marcina Wicharego nie jednego by zniechęciły. Miedziowi jednak mieli swój plan, który konsekwentnie realizowali. Wykorzystali też zejście z boiska przeziębionego Macieja Gębali. Musimy grać konsekwentnie i długo piłą, ponieważ zawodnicy z Płocka starają się do nas wychodzić, przez to się ułatwiają sytuację do Michała Stankiewicza i on to wykorzystuje. Efekty były znakomite. 5 minut przed końcem pierwszej części był już remis po 12. Do przerwy gospodarze tylko minimalnie prowadzili. To jest niespodzianka, ale myślę, że teraz się złapiemy swój rytm, skoncentrujemy się i przechylimy szale na swoją korzyść. My też żeśmy się nie spodziewali, ale dla nas to jest bardzo dobry trening. Płock ciężki teren, dlatego my musimy wykorzystywać wszystkie sytuacje, jakie mamy. Dzisiaj można powiedzieć, że te 100% takie dogodne sytuacje wykorzystujemy. Po przerwie odjazdu gospodarzy nie było. Było za to mnóstwo walki, także tej nieprzepisowej. Nerwów na wodzy nie potrafi utrzymać Valentin Gionea, który uderzył Tomasza Pietruszko. Efekt? Czerwona kartka dla Rumuna. Nie, no comment. Wisła do końca musiała radzić sobie bez nominalnego prawoskrzydłowego. Za to u miedziowych na tej pozycji tradycyjnie już znakomicie spisywał się Arkadiusz Moryto. Kilka ze swoich 11 trafień skrzydłowy zanotował po takich wejściach. Od 41 minuty zaczęło pachnieć sensacją. Zagłębie wygrywało 18-17. Dzięki Jakubowi Skrzyniarzowi taki stan rzeczy utrzymywał się nadspodziewanie długo. Myślę, że kibice przychodzili tutaj z nastawieniem, że to będzie kolejny łatwy mecz Wisły.
My przyjechaliśmy po to, żeby powalczyć. No i do 50 chyba trzeciej minuty nam to bardzo dobrze wychodziło. Potem troszkę chyba głupia dwójka. Jej autorem Anderson Molino. Seria 5 bramek z rzędu zadecydowała o triumfie gospodarzy. W końcówce uaktywnili się zwłaszcza Sime Iwić i Igor Żabić. Praktycznie grałem ósemką ludzi, więc naprawdę się cieszę, że chłopacy to, co by założyliśmy w szatni, realizowali w większym stopniu niż w mniejszym, więc to bardziej cieszy. Sami uwierzyli też pewnie, że mogą z każdym podjąć rękawicy. Wisła zwyciężyła 31-27. Zagłębie przegrywa mecz 4 bramkami, ale taki mecz, po którym Lubinianie, Rafał, mogą być zadowoleni, bo postawić się Wiśle w Płocku i to tak przez większość meczu, tak naprawdę to spotkanie rozstrzygało się w samej końcówce. Duże brawa dla zawodników Bartka Jaszki. Dokładnie, wyjazdowy mecz jeszcze na takim terenie, jakim jest Płock. Przegrać różnicą 4 bramek, naprawdę to nie jest wstyd. Chłopaki z Lubina, jak widzieliśmy tutaj w załączonym materiale, pokazali charakter, no przede wszystkim walkę. Gdzieś tam może w końcówce, tak jak się wypowiadał Arek Muryto, gdzieś tam jakieś może umiejętności, może jakiegoś cwaniactwa zabrakło, jakaś niepotrzebna kara dwuminutowa i Płock odjechał, ale czapka z głowy dla nich. Ciężki teren, różnica 4 bramek, super. A powiedz mi, czy ty podobnie jak my z Iwoną jesteś w gronie fanów młodego Arka Moryty, ponieważ nam imponuje niezwykle ten zawodnik, nie tylko to jak gra, ale też to jak się wypowiada, jaką ma pewność siebie, jak przekonany jest o tym, że poradzi sobie na boisku w najtrudniejszych warunkach. Zdecydowanie, mógłbym się do was dołączyć. Oczywiście. Kolejny mecz Iwona, po którym możemy go chwalić. 11 bramek Arka Moryty. No tak, i wracając może chcąc nie chcąc do tego tematu środkowych rozgrywających. Moryto tam na środku? Kiedyś? Może spokojnie, za 10 lat. Mamy skrzydłowego dzisiaj w studiu, no który dzisiaj jest środkowym rozgrywającym, więc dlaczego Moryto nie? Wracając do tych środkowych rozgrywających, właśnie coś takiego chciałabym widzieć u tych chłopaków grających na środku rozegrania. Taką pewność siebie, bo pomijamy umiejętności indywidualne Moryty, ale no pewność siebie, taka ta psychika też jest absolutnie mega, mega ważna, jeśli chodzi o grę na boisku. To ma Arek Moryto, oby tego nie stracił nigdy. Tak, w przyszłym sezonie będzie grał w Kielcach i tam jeden kocur Moryto kontra drugi kocur Jans. Tak, myślę, że będzie... Oby się nie pogryzł, tylko trzeba kastrować. Nie, spokojnie. Ja się znam. W tę stronę nie idźmy, ale faktycznie fachowcem od kotów jest Iwona, ja absolutnie nie. Jeszcze chciałem cię o jeden aspekt zapytać przy okazji tego meczu. Jak zapatrujesz się na twoich byłych kolegów na ławce trenerskiej? Jaszka, Kuptel, Lijewski, oni stawiają swoje pierwsze, a niektórzy już drugie kroki w karierze trenerskiej i wychodzi to każdy przyzwoicie. Robi swoją robotę. Marcin w Gdańsku, Rafał w Opolu, gdzie te zespoły, wiadomo, dobrze póki co stoją i gdzieś ta praca jest potwierdzona tymi punktami, które zdobywają. Bartek w tym roku dopiero tak naprawdę w Ekstraklasie zaistniał. No tak, wprowadził Kalisz do tej Superligi i teraz pracuje z Zagłębiem. O Ekstraklasę. Sam mecz w Płocku potwierdza, że gdzieś ta praca jego idzie chyba w dobrym kierunku i musimy poczekać na jakieś jego może w późniejszym czasie sukcesy. Ale jeżeli chłopaki się dobrze czują i on sam z tym dobrze się czuje, To jest wszystko okej. Ty już myślisz o swoim życiu po? Nie, jeszcze nie, ale niewątpliwie chyba chciałbym się gdzieś tam jednak z tą piłką ręczną związać. Widzisz się w roli trenera? Możliwe, że tak. Dobrze, to Rafał Gliński w przyszłości być może dołączy do swoich byłych kolegów z kadry na ławce trenerskiej. My przejdziemy już do kolejnych spotkań. Teraz odwiedzimy Gdynię i odwiedzimy Elbląg. W Gdyni idzie nowe. W roli szkoleniowca spójni zadebiutował Dawid Nilsson. Pomagał mu skrzydłowy Adam Lisiewicz. Konsultujemy praktycznie wszystko. Jak wyjdziemy, jak się przygotowujemy do meczu, przygotowujemy treningi. Także tutaj podział jest bardzo, bardzo równy. Równe, przynajmniej na papierze, nie były raczej szanse w meczu z MKS-em Kalisz. Zwłaszcza, że gospodarzom wypadł Robert Kamyszek, który złamał kość śródręcza.
Niepokonany w tym roku Beniaminek od początku potwierdził, że jest w innym miejscu niż jego rywal. Po 11 minutach prowadził 7-3. Nowy trener zareagował. Więcej ludu. Przede wszystkim rozluźnijcie się, bo jesteście bardzo spięci. Najbardziej posłuchali Rafałowie, Jamioł i Rychlewski i za chwilę był już remis po 8. Spójnia weszła w odpowiedni rytm, jednak tak szybko jak go złapała, równie szybko go straciła. Na przerwę gospodarze schodzili z 5 bramkami straty. Mając takiego fachowca jak Edin Tatar, można być spokojnym o wynik. I w drugiej połowie Kaliszanie byli. Na listę strzelców wpisali się niemal wszyscy zawodnicy gości. Ostatecznie skończyło się zwycięstwem MKS-u 34-27. Występowaliśmy w roli małego faworyta i udźwignialiśmy ten ciężar. Czy jedno, czego nie mogę powiedzieć, to że nie, że zespół nie walczył, bo naprawdę dał z siebie naprawdę dużo. Musimy poprawić przede wszystkim aspekt obronny. To jest pierwszy sezon w Ekstraklasie, no i niestety płacimy frycowe tego wszystkiego. Bardziej wyrównanego starcia spodziewano się w Elblągu. Meble Wójcik i Piotr Kowianin zgromadziły w tym roku tylko po jednej wygranej. Tyle, że ostatni remis miał miejsce w 10 minucie. Potem bramkę gospodarzy zamurował Sebastian Ram, który wyciągnął aż 5 z 7 rzutów karnych. Było i zdecydowanie za dużo nietrafionych. No na pewno ten element musimy zdecydowanie poprawić. Chłopacy naprawdę super mi dzisiaj pomogli. Ja się bardzo dobrze też również zaprezentowałem, mówiąc nieskromnie, ale bardzo mnie to cieszy. W pierwszych 30 minutach bramkarz meblarzy wyjmował piłkę z siatki tylko 8 razy. Prawie 2 razy więcej niż jego vis-a-vis. Przestoje, które mieli Elblążanie w drugiej części, nie wpłynęły na wynik. Ich zwycięstwo ani przez moment nie było zagrożone. Moi zawodnicy grali naprawdę dzisiaj z wielkim zaangażowaniem, z sercem przede wszystkim, z ochotą do gry. Na pewno wielki cios. Taka porażka dla nas na pewno ma duże znaczenie. Wszystko robi się za wolno i bez chęci grania, tak? Także z taką grą nie da się wygrywać. Meble Wójcik, Piotr Kowianin, 27-20. No i gdybyśmy mogli mówić o kolejnej drużynie, która 2018 rok rozpoczęła źle, to na pewno tutaj, Rafał, jest Piotr Kowianin. Wygrali z Legionowym, ale porażki z Meblami, z Zagłębiem, z Vive, z Kaliszem, z Azotami i z Gwardią Opole. To jest też fatalny rok ekipy Dmytro Zinczuka. No dokładnie. No niewątpliwie też chłopaki z Piotrkowa mają jakąś delikatną zadyszkę w tym roku. Ciężko mi tutaj wypowiedzieć, bo nie siedzę z nimi w szatni i nie wiem, jak to wszystko Słuchajcie, wygląda. Słuchajcie, a wy jako sportowcy, Iwona już była piłkarka ręczna, ty jako cały czas grający facet, jak sobie poradzić drużyna może z taką sytuacją? No bo jest to drużyna, która przegrywa mecze, okej, z Vive, jasna sprawa, z Azotami, jasna sprawa, ale z równorzędnymi drużynami i jeden mecz przegrany, kolejny. Jak z takiego dołka wyjść? Czy to jakaś rozmowa we własnym gronie, czy po prostu trenowanie, szukanie kolejnych szans, czy coś jeszcze musi się wydarzyć, żeby z tym kryzysem sobie poradzić? Jak myślicie? Moim zdaniem to też zależy, jak te wszystkie spotkania wyglądały. Tak? Jeżeli widzieliśmy tutaj na 7 karnych 5 nietrafionych, tak? No, nie oszukujmy się, żaden trener nie powie zawodnikowi, jak ma wykonywać rzut karny. Tak? To jest tylko kwestia zawodnika i odpowiedniego jakiegoś nastawienia. To on z takimi rzeczami musi już sobie sam poradzić na poziomie ekstraklasowym. Tak samo przy jakimś kontrataku. No, przecież my tam mamy ułamki sekund, żeby podjąć decyzję i wykonać odpowiedni rzut. Także ciężko mi porównywać, bo są też mecze, gdzie faktycznie można to analizować, że coś się zrobiło nie tak, albo jakiś tam schemat taktyczny może inaczej funkcjonować, ale jak się nie trafia w 100% sytuacji, no to ciężko mówić, żeby jakiś zespół wygrał mecz. A ty, Iwona, masz swój pomysł na wyjście z kryzysu? Ja myślę, że bardzo dużo powiedział Rafał, czyli żeby patrzeć na styl gry danego zespołu. Natomiast no, w takiej sytuacji, w której rzeczywiście nie trafiamy sytuacji 100%, za to też na pewno jest odpowiedzialne nasze samopoczucie fizyczne. Jeśli jest zmęczenie, spada nam precyzja rzutu, ktoś jest szybszy, interwencje są jakby wcześniej wykonane niż my oddajemy rzuty. Szukać gdzieś rozmowy. My już jesteśmy w takich czasach i w takim wieku, że ten dialog na linii trener-zawodnicy
powinien istnieć. Ja wierzę głęboko, że on istnieje w klubach PGNiG Superligi. Także tutaj szukać jakby sposobu, być może trzeba coś zmienić w treningu, jeśli jest, ale no, to musi być informacja jakby płynąć z wnętrza zespołu do trenera. Wtedy można dokonać jakiejś analizy i być może zmian. Jeszcze 3 mecze zostały nam do omówienia, przynajmniej do pokazania skrótów. Pogoń Azoty, Chrobry Legionowo, MMTS Kwidzyn, Gwardia Opole. Mecz Sandry Spa Pogoni Szczecin z Azotami Puławy miał niespodziewany początek. Wskazywani na pożarcie portowcy zaczęli od prowadzenia 4-0. No, nie było zgodnie z planem. Nie tak planowaliśmy. Zaczynajcie ruch, bo inaczej nic z tego nie będzie. Szczecinianie krzyżowali plany rywali do 20 minuty i stanu po 11. Później na niefortunne, brak skuteczności, trochę jakieś proste błędy, no i rywale nas doszli. Później skontrolowali przebieg spotkania i poszło im to trochę za łatwo w końcówce, za łatwo. Azoty już do przerwy prowadziły 17-14. Po zmianie stron puławianie zrobili swoje i wygrali wysoko. Najskuteczniejszy na placu gry był zdobywca 10 goli Piotr Jarosiewicz. Końcówka, wiadomo, młodzi chłopacy, niedoświadczeni. Popełniają swoje błędy, za szybko oddają rzuty i potem taka przewaga robi się bardzo szybko. Azoty zwyciężyły w Szczecinie 38-24 i zgarnęły 4 punkty. Mecz o 4 oczka także w Głogowie, gdzie Chrobry mierzył się z KPR-em Legionowo. Goście przyjechali na Dolny Śląsk w bojowych nastrojach. Grali niezwykle brutalnie, jeżeli chodzi o grę defensywną. Na pograniczu dwójek, czerwonych kartek próbowaliśmy odpowiadać tym samym. Ale w pierwszej połowie to Głogowianom nie wychodziło. KPR prowadził od początku spotkania, a w 19 minucie po golu Kamila Cioka było już 10-6 dla gości. Chrobry odrobił jednak straty i do przerwy przegrywał tylko jedną bramką. W całym spotkaniu było aż 26 minut wykluczeń, 15 rzutów karnych i 2 czerwone kartki. Te po zmianie stron zobaczyli Mateusz Rutkowski z KPR-u i Adam Babicz z Chrobrego. Dzisiaj to kawał męskiej walki na boisku. Każdy oddał zdrowie. Zdrowie na punkty przekuli Głogowianie, którzy w ostatnim kwadransie odskoczyli rywalom. Świetne spotkanie rozegrał Kamil Sadowski, który rzucił aż 12 bramek. Dzisiaj każdy włożył maksa, no i z tego się cieszymy. KPR-owi nie pomogło 8 goli Kacpra Adamskiego. Wojna w grupie granatowej dla Chrobrego, który zwyciężył 30-25. Gwardia przyjechała do Kwidzyna żądna rewanżu za porażkę jedną bramką w spotkaniu u siebie. Od samego początku próbowaliśmy zbudować sobie przewagę i ją budować przez cały mecz. Budowanie zaczęło się od 17 minuty i wyniku 10-10. Wówczas goście rzucili aż 6 bramek z rzędu. Do przerwy Opolanie prowadzili 3 golami, 18-15. W drugiej połowie MMTS zerwał się do odrabiania strat. 4 gole Adriana Nogowskiego sprawiły, że w 39 minucie gospodarze złapali kontakt z rywalami. To jednak wszystko, na co było stać Kwidzynian. Gwardia, która miała w swoich szeregach dobrze dysponowanych Przemysława Zadurę, Patryka Mauera i Antoniego Łangowskiego, ponownie zbudowała dużą przewagę i odniosła pewne wyjazdowe zwycięstwo. My przegraliśmy ten mecz tylko i wyłącznie my go przegraliśmy, nie szczęście czy co, jakieś inne powody. Myślę, że za dużo strat po prostu popełniliśmy, indywidualne błędy zaważyły i z tych 7-8 błędów Gwardia pociągnęła kontry i był po prostu taki wynik, no, byli po prostu na się lepsi. Gwardia wygrała w Kwidzynie 34-26. I krótko, Rafał, chciałem cię zapytać o MMTS. Widać, że jednak ta sytuacja, która w Kwidzynie zapanowała, czyli odejście na początku, mniej znaczącego być może Bąka, ale później Gendy i Szpery, gdzieś tam jakieś informacje o tym, że nieznana jest przyszłość, ta długoterminowa tego klubu, powoduje, że MMTS już tak mocny, już tak groźny, jak w poprzednim sezonie nie jest. Czy nie? Czy może nie? Czy przesadzą? Znaczy, oni zawsze będą groźni, gdyż tak, dwóch leworęcznych odeszło przede wszystkim. Najpierw Ignacy, przed do nas, później Marek Szpera. Ciężko grać, jeżeli ma się jakiś tam system wcześniej ułożony bez leworęcznego na prawej połówce. Dodatkowo, no niewątpliwie dużym osłabieniem było odejście Gendy, gdzie dawał jakość im w ataku z lewego rozgrywania, ale przede wszystkim nie zapominajmy, że też stał w środku defensywny. Więc no trzy takie, trzy, może dwie
kluczowe pozycje, które gdzieś tam im znikły, ale nie możemy też powiedzieć, że to nie jest groźny zespół. Ten zespół gra bardzo długi czas już razem ze sobą. Oni praktycznie tam wszyscy znają się jak błyse konie, więc trzeba będzie na nich uważać. Przed wami teraz zaległy mecz właśnie z MTS-em Kwidzyn w środę. Będziemy to wszystko oglądać, natomiast teraz będziemy podsumowywać wydarzenia 22. serii PGNiG Super Ligi. Najpierw tradycyjnie pokazujemy Państwu wyniki, które padły w tych 8 spotkaniach. Ten mecz, od którego zaczynaliśmy, zakończył się zwycięstwem gości, czyli PGE Vive wygrało w Zabrzu. Ciekawie było w Płocku, gdzie Wisła męczyła się z Zagłębiem Lubin, a w meczu walentynkowym Wybrzeże lepsze od Stali Mielec. Zobaczmy, jak sytuacja w grupie granatowej wygląda. Tutaj pewniakiem na pierwszym miejscu Vive, Górnik jest drugi. Cały czas jeszcze zaległe mecze zespołu, w którym występuje nasz dzisiejszy gość, czyli Rafał Gliński. Zwracam uwagę na trzecią pozycję Chrobrego Głogów. Natomiast tak wygląda sytuacja w grupie pomarańczowej. No i właśnie, Stal Mielec spada, Piotrkowianin też niziutko, czyli te drużyny, o których mówiliśmy, że przechodzą kryzys w 2018 roku. Trzy nazwiska tradycyjnie nominujemy do tytułu gracza tej serii. Tym razem są to Arkadiusz Moryto, Kamil Sadowski i Sebastian Ram, czyli skrzydłowy, rozgrywający i bramkarz. Państwo głosują na Facebooku PGNiG Super Ligi. Przed Państwem jeszcze zestaw par 23. kolejki. Tak to wszystko będzie wyglądać. My oczywiście będziemy przeprowadzać nasze transmisje. Za moment Państwo zobaczą dokładne plany nie tylko Super Ligi, ale również Ligi Mistrzów. W Super Lidze będziemy pokazywać starcie już we wtorek w Głogowie i w sobotę w Kaliszu Energii MKS-u z Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Tak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze tylko chciałem Państwu powiedzieć, że PGNiG Super Liga organizuje już w najbliższy czwartek specjalne dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wybrani zawodnicy z poszczególnych klubów w tym dyktandzie będą startować. Między innymi dyktando będzie pisał Julen Aginagalde z Kielc, od Was Sasza Buszkow. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Będziemy to śledzić na Facebooku. Rafał Gliński był dzisiaj gościem magazynu Kontratak. Dziękuję Ci bardzo, Rafał. Dziękuję również. Wpadłeś. Iwona Niedźwiedź, dziękuję bardzo. Dziękuję. To tyle od nas. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.